28 października wspominamy świętego Roderika Aguilar Aleman, prezbitera i męczennika. Roderyk urodził się w mieście Saula w Meksyku 13 marca 1875 roku jako najstarszy z 12 dzieci. Wstąpił do seminarium duchownego w Guzman. W tym czasie rozwinął się jego talent literacki. Publikował w miejscowej gazecie artykuły o treści religijnej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1905 roku. Pracował w kilku różnych parafiach. Wyróżniał się pobożnością, zwłaszcza umiłowaniem Matki Bożej. Gorliwie służył ludziom jako kapłan, był też wrażliwy na ich potrzeby. Przez pewien czas pracował także wśród Indian. Dane mu było pielgrzymować też do Ziemi Świętej. Swoje przeżycia utrwalił w książce Moja podróż do Jerozolimy. Tam rozwinęło się jego pragnienie śmierci męczeńskiej. Często modlił się o to, by swoją posługę kapłańską mógł potwierdzić męczeństwem. W 1927 roku nasiliło się prześladowanie kościoła katolickiego w Meksyku. Roderyk nie mógł już swobodnie sprawować posługi proboszcza. Czynił to z ukrycia. Na kilka miesięcy znalazł schronienie w klasztorze w mieście Ayutla. Kontynuował tam pracę kapłańską. Jednakże ktoś doniósł władzom o tym, że przebywa w klasztorze. Wcześnie rano 27 października 1927 roku przed klasztorem stanęło 600 żołnierzy, aby go aresztować. Klerykowi, który chciał go ukryć, powiedział, że sam ma się schronić, a jego czas już nadszedł. Był spokojny, żegnał się słowami „do zobaczenia w niebie”. Następnego dnia po jego aresztowaniu Roderyka wyprowadzono na plac miejski. Gdy zobaczył, że będzie stracony przez powieszenie, pobłogosławił sznur, a jednemu z członków plutonu egzekucyjnego dał swój różaniec. Założono mu pętlę na szyi, po czym podciągnięto powoli do góry i opuszczono, a na ziemi zapytano, kto żyje. Na to Roderyk odpowiedział: „Chrystus Król i Święta Maria z Guadalupe”. Tortura ta powtórzyła się trzykrotnie. W końcu, umierając, ledwo dosłyszalnym, ale zdecydowanym głosem, Roderyk wyznał wiarę w Chrystusa Króla i miłość do Maryi, której powierzył swoje kapłaństwo i którą tak bardzo kochał. Zginął za wiarę w wieku 52 lat. Został beatyfikowany 22 listopada 1992 roku i kanonizowany przez świętego Jana Pawła II 21 maja 2000 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Roderyk aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.